Miasto rozstrzygnęło konkurs na prace licencjackie, magisterskie i doktoranckie pisane przez Suwalczan i poświęcone Suwałkom. Najlepszym z nich przyznano nagrody. Studenci i doktoranci zgłębiają trudne, dotyczące miasta tematy, a urzędnicy miejscy analizują wyniki ich badań i zastanawiają się, jak wdrożyć je w życie. W tym roku do konkursu przystąpiło 19 osób. Tak czasami jest w tej naszej szarej rzeczywistości, że my posługujemy się jakimiś opracowaniami, które powstają z naszego zlecenia. Zgłębiamy określone właśnie tematy, jak chociażby kwestia funkcjonowania pomocy społecznej, jak sprawy dotyczące kształcenia zawodowego w naszym mieście. Tutaj posłużyliśmy się zewnętrznymi jednostkami, firmami, które odpłatnie nam pewną pracę wykonały. A jeżeli coś możemy mieć za darmo, to dlaczego mamy płacić? Co prawda w tym roku żadna z idei naukowych jeszcze nie doczeka się realizacji, ale kto wie, może kolejne edycje będą już miały na to szansę. Przed naukowcami i żakami pojawia się więc nowe wyzwanie. W ubiegłym roku uczestnicy konkursu wybierali zagadnienia humanistyczne. Nagrodzone dwie prace tegoroczne dotyczą zagospodarowania przestrzennego. Trzecia wyróżniona zaś szeroko pojętej kultury. Nadal brakuje takich prac, wartościowych prac z dziedziny finansów, ekonomii, poświęconych naszej sytuacji finansowej, budżetowej naszego miasta. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić prace, które wyróżniają się oryginalnym punktem badawczym, a także starannością. Dużo czasu poświęciliśmy na omówienie pracy dotyczącej starego browaru Kuntza w Suwałkach, jak i też pracy Suwalskie Centrum Zdrowia na terenie dawnej kopalni Żwiru. I jak Państwo widzicie, ta tematyka rzeczywiście to jest przestrzeń, planowanie, przestrzeń nasza miejska. Prace interesujące. Jeszcze też na pewno naszą uwagę przykuła praca, która pokazywała możliwość zagospodarowania i w dawnych koszarach Centrum Misyjnego. W ubiegłym roku nie otrzymaliśmy żadnej z prac doktoranckich. W tym roku spłynęła jedna praca pana Grzegorza Jarmocewicza. Praca, która upamiętnia z jednej strony historię, przeszłość, a z drugiej strony pokazuje współczesność naszego miasta i te przemiany, które zachodzą także w tej przestrzeni miejskiej i społecznej. I w związku z tym praca została wyróżniona, ale nie dlatego, że tylko jedna się pojawiła, ale też ze względu na walory, jakie praca ta przedstawia. Laureaci cieszą się, a wśród nich absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, że samorząd zauważył i docenił trud, jakiego się podjęli. Anna Olender jest autorką pracy licencjackiej poświęconej zagadnieniom terenów po suwalskiej żwirowni. Tereny pożwirowe zajęłam się Centrum Zdrowia i próbowałam połączyć te zdegradowane tereny z miastem. Myślałam o ścieżkach, myślałam o budynku, który byłby wtopiony w krajobraz. No i myślę, że po części przynajmniej udało mi się to zrealizować. Laureatka aktualnie studiuje architekturę i w dalszym ciągu zajmuje się przestrzenią Suwałk. Pracuje nad tematem połączenia dwóch dworców i lotniska dużym węzłem komunikacyjnym. Nie wyklucza też udziału w kolejnej edycji konkursu.